kochani, witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie filmik naprawdę super moim zdaniem o tematyce na zbliżające się Andrzejki, święta, Sylwestra, karnawał. Moim zdaniem temat superowy, bo będziemy dzisiaj mówić o biżuterii i to, o tym, jak dobrać biżuterię do stroju, czy to też dziennego, czy wieczorowego. Z przykładami będą super stylówki i pokażę Wam przepiękną biżuterię firmy Luvbo Jewels Gallery i naprawdę jest cudowna. Wiecie, że ja bardzo poważnie podchodzę do współprac. Wybieram firmy, które albo jestem ich po prostu ciekawa, bo nigdy się nie spotkałam. Jestem ciekawa, czy można wybrać tam coś ekologicznie i coś z duszą. Albo firmy, które od razu do mnie przemawiają natychmiast, tak jak na przykład ta firma. Jest to naprawdę super, super marka, nie żadne tam sztuczne biżuterie, wiecie, takie, które za chwilę wyrzucimy, bo się zetrze kolor i wyglądają od razu tandetnie, tylko naprawdę coś przepięknego. Coś z najwyższej jakości, jak sama nazwa wskazuje, galeria z biżuterią ze szlachetnych kruszców i z kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Także zapraszam Was na ciąg dalszy, już się bardzo cieszę na ten filmik i mam nadzieję, że Wam też się spodoba i będzie dla Was przydatny. Będę miała też dla Was zniżki od firmy Luvbo i zapraszam do subskrypcji oczywiście kanału i do polubienia tego filmiku. Firma Luvbo przysłała mi paczuszkę. Sprawdziłam, czy wszystko się zgadza, ilość i to, co zamówiłam. I rzeczywiście tak się zgadza, więc jest już to otwarte. Natomiast jeszcze tego nie wyjmowałam, nie oglądałam tak bardzo szczegółowo, więc pokażę Wam unboxing. Zobaczcie, bardzo fajnie ekologicznie zapakowana paczuszka, przepięknie. Ekologiczne kartony, to jest dla mnie bardzo ważne, ja zawsze to sprawdzam. Jak widzicie, właśnie jest napisane Luvbo Jewels Gallery. Jest tutaj ulotka, jak dbać o biżuterię, to jest też bardzo ważne oczywiście. No i pokażę Wam piękne rzeczy w międzyczasie, jak to będę odpakowywać. To powiem Wam, że sklep ten posiada naprawdę wielki wybór biżuterii. Najczęściej jest to ponad 90% na pewno. Jest to biżuteria ze srebra czystego, próby 925. Często też są to rzeczy pozłacane jeszcze na wierzchu, 24-karatowym złotem. I wiele sztuk tej biżuterii jest właśnie z szlachetnych kamieni albo półszlachetnych. Ceny są naprawdę bardzo, bardzo różne. Będę miała dla Was zniżkę, ale będzie też wyprzedaż specjalna, taki już w stronę Black Friday będziemy szli ze specjalnymi zniżkami przy zakupie tam jakiejś ilości sztuk i naprawdę są piękne rzeczy, można dobrać rzeczy już od, z tego co widziałam, od około 30 dolarów wzwyż. Jeżeli jesteście nastawieni na kupowanie jakichś fajnych prezentów albo dla siebie czegoś, jest to ekstra okazja. Tu jest napisane handmade with love, bo rzeczywiście, słuchajcie, jest to handmade, jest to biżuteria ręcznie robiona. Ja po prostu bardzo cenię takie rzeczy, które są z duszą. Tam też duża część tej biżuterii, z tego co widziałam, jest w stylu vintage robiona, więc można powiedzieć, że naprawdę to jest taka rzecz idealnie trafiona tutaj na ten kanał. Tutaj jest taka saszetka z produktami. Mamy też Silver Polishing Cloth, czyli szmatka do czyszczenia srebra. No i patrzcie, jak pięknie zapakowane, wszystko jest z papieru, tu nie ma żadnych plastików w środku. Zdecydowałam się na zamówienie czegoś bardziej luksusowego, bo taką biżuterię, wiecie, dostałam voucher, więc postanowiłam, że wykorzystam ten voucher w całości na raczej zakup jednej rzeczy, która będzie taka bardziej luksusowa, bo naprawdę rzadko można sobie, przynajmniej ja na razie, mogę sobie pozwolić na zakup takiej bardziej ekskluzywnej, wieczorowej biżuterii, takiej, która robi mega wrażenie, no bo to jest po prostu, że to są rzeczy drogie, no umówmy się, to trzeba kilkaset złotych, czasem kilka tysięcy dać, żeby kupić taką biżuterię. I słuchajcie, wybrałam piękne wieczorowe kolczyki, są to naprawdę piękne kolczyki, znalazłam te kolczyki, jeszcze w dodatku były na minimalnej przecenie, co jest super, bo naprawdę jest to produkt dość drogi i były trzy wersje ich, ja tu Wam pokazuję kolczyki z ametystem, srebrne, przepiękne są, zobaczcie. Pokażę Wam też przebitki ze strony, bo tutaj być może światło będzie troszkę gorsze, ale pokażę Wam też przebitki zdjęciowe. Są to kolczyki z prawdziwymi ametystami ze srebra, w takim stylu trochę wiktoriańskim. Zaraz zobaczycie to w przebitkach. W każdym razie naprawdę są piękne i widzę, że są idealne, po prostu nie ma tutaj absolutnie żadnych wad.
przepięknie wykonane. Kocham taki styl, taki właśnie styl boho-wiktoriański, trochę taki właśnie z duszą, słuchajcie, w stylu vintage. Bardzo piękne kolczyki, naprawdę są przepiękne. Widać, że to jest srebro i w ogóle no mega są, po prostu przepiękne. Jest tam oczywiście wszystko opisane na stronie, inne były z granatem, to już były dla mnie za ciemne dla mojego typu urody, chociaż mam dużo ubrań w tym kolorze. No i zostało mi tam odrobinkę pieniążków na tym voucherze, więc dobrałam sobie jeszcze z dopłatą drugie kolczyki, które są też bardzo fajne, pozłacane srebro i one są z malachitami bodajże, tak. A dlaczego dobrałam te drugie kolczyki, to zobaczcie tutaj, mam nadzieję, że to będzie widać. Mam naszyjnik na sobie, złoty z diamencikami i właśnie z malachitem, to jest mój kamień znaku mojego zodiaku. Jest piękny i nigdy nie miałam co do tego włożyć. I bardzo się ucieszyłam, jak właśnie znalazłam na stronie te kolczyki z malachitami. To są pozłacane, srebrne pozłacane, sterling silver, już Wam pokazuję. I właśnie one są takie mniejsze, może bardziej na co dzień, ale zależy do czego. I z malachitami, widać, że są naturalne malachity, mają takie kreseczki. Każdy kolczyk ma troszkę inny wzór, zobaczycie to na zdjęciach. Mnóstwo takiej biżuterii możecie znaleźć właśnie w Lufbo Jewels Gallery i właśnie przepiękne kamienie i znalazłam też inny wzór tych kolczyków, ale te mi się wydaje, że do mojego naszyjnika, do stylu mojego naszyjnika idealnie pasują. Są trochę kwadratowe, mój naszyjnik jest bardziej, ta zawieszka jest bardziej owalna, ale i tak uważam, że są przepiękne, śliczne naprawdę. No i jestem zachwycona, że udało mi się dokupić jakby trochę do kompletu, bo wydaje mi się, że pasują. Przymierzę i zobaczycie mnie w stylówce właśnie, albo nawet może w dwóch stylówkach z tymi kolczykami. A później sobie powiemy, jak dobierać właśnie biżuterię wieczorową i dzienną. Kilka zasad dotyczących biżuterii. Pokażę Wam też zaraz stylizację z tymi drugimi kolczykami. Przepięknie wyglądają, naprawdę. I myślę, że to jest właśnie jeden z moich kolorów. Fiolet, jak wiecie, dla typu lata jest idealny. Bordowe, te z granatem były za ciemne, a jeszcze bardzo podobały mi się, jeszcze droższe troszkę były, dlatego już się na nie nie zdecydowałam, bo nie starczyłoby mi tej kwoty tam, która była przeznaczona. Były jeszcze z London Topaz, takie błękitne, no cudowne, po prostu przepiękne, też byłby bardzo fajny ten kolor, ale zdecydowałam na te ametystowe i jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. Zaraz zobaczycie ciąg dalszy. Kochani, mam już na sobie te przepiękne kolczyki, no naprawdę są cudowne po prostu. Zobaczcie, i tutaj mam do kompletu właśnie z tym naszyjnikiem. Bardzo moim zdaniem fajnie to pasuje. Naszyjnik ma jeszcze na sobie takie mikrobrylanciki, natomiast tutaj są takie jakby ozdoby, wgłębienia, które też troszkę mają kształt takich kształtowany jak brylanciki, więc moim zdaniem styl super pasuje. Jestem ciekawa Waszych opinii, oczywiście piszcie, jak to wygląda. No wiecie, ja jestem bardzo wybredna i naprawdę wierzę tylko w prawdziwą biżuterię. W ogóle ja nie kupuję nigdy żadnych sztucznych rzeczy. Dla mnie jest to mega ważne, żeby biżuteria była naturalna, żeby były właśnie kamienie i prawdziwe kruszce. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Wydaje mi się, że naprawdę pięknie. To jest taki styl, można to nosić na wieczór. Gdybym miała może bardziej wieczorową suknię, na przykład zieloną, taką właśnie w kolorze podobnym do tych kamieni, prawda? Taką zieloną na przykład z aksamitu albo z jedwabiu, byłoby to bardzo wieczorowe. Ten strój jest taki pół na pół, ja bym nazwała go trochę świątecznym już, ale jest to taki jeszcze strój popołudniowy, na przykład na imprezkę świąteczną z przyjaciółmi. Mnie się bardzo podoba taki styl, lubię taki trochę retro, trochę z pazurkiem. I właśnie takie kolczyki są bardzo praktyczne, można je włożyć w ciągu dnia nawet i do pracy razem z tym naszyjnikiem, a później na przykład przebrać się w jeszcze bardziej wieczorową suknię i do tego sobie tak samo będą super pasować właśnie tego typu kolczyki. Nie są duże, a jednak są już takie eleganckie, z klasą i ten kamień nadaje im też takiej głębi koloru. Jeżeli pasuje Wam zielony kolor, to będzie piękny. To jest zimna zieleń, więc mnie też pasuje fajnie. Dobrze mi jest w takich właśnie szmaragdowych,
chłodnych zieleniach, więc uważam, że trzeba dobierać też do siebie biżuterię. Widzicie, ja się też kierowałam przy tamtych drugich kolczykach swoją urodą, co zaraz Wam pokażę. Zobaczcie tutaj mnie jeszcze w takim retro stroju do tej biżuterii. Pokażę się Wam szybko taką przybiteczkę, jak to wygląda, więc też właśnie można dobierać biżuterię trochę do stylu stroju. Jeżeli strój jest bardziej w stylu vintage, takim barokowym, to biżuteria też mogłaby być właśnie bardziej ozdobna, bardziej w stylu właśnie retro czy vintage. Natomiast do nowoczesnego stroju będą pasować bardziej proste formy, bardziej takie, wiecie, geometryczne, bardziej nowoczesne, minimalistyczne. To jest, myślę, że oczywiste, ale wiele osób może o tym nie pomyśleć. Jeżeli mamy bardzo bogaty strój, na przykład taki właśnie w stylu barokowym, to też warto unikać za dużej biżuterii, bo strój, który już ma na sobie ozdoby, czy jakieś dżety, czy jakieś cekiny, też może użycie takiej dużej i widocznej bardzo biżuterii zepsuć. Kochani, teraz jestem w bardziej letniej kreacji, ale za to bardzo eleganckiej. Jest to taka popołudniowa sukienka z jedwabiu naturalnego i właśnie w pięknym zielonym kolorze, takim chłodnym, który tutaj będzie fajnie pasował. Jak widzicie, też do takiego właśnie niby letniego, lekkiego stroju popołudniowego, ale eleganckiego, też taka biżuteria fajnie pasuje. No i też jest to zasadą, jak mamy dekolt, to warto wyeksponować fajny naszyjnik, czy nawet przy tak prostym kroju większe kolczyki by się też sprawdziły. Akurat tutaj zostawiłam te, no bo tu mam komplet i uważam, że wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jest to bardzo elegancka też sukienka marki Biba, oryginalna Biba, także jest to rzecz taka naprawdę wartościowa i fajnie podkręcić to ładną po prostu biżuterią. Jestem w kolejnych kolczykach, tych właściwych, o które chodziło mi. No i zobaczcie, jakie są cudowne po prostu. Niesamowicie się mienią i mają przepiękny styl. No i jak wiecie, uwielbiam fiolet i fiolet pasuje do mojego typu urody. I tym się moim zdaniem trzeba kierować, kolorem. Jeżeli już wybieracie kamienie, to w kolorach, które pasują, które będą ładnie wyglądać z twarzą, z oczami, ze strojem. Myślmy o tym, co nosimy, jakie kolory lubimy, bo czasem biżuteria właśnie może podkreślić albo po prostu być niepasująca, więc ważne jest moim zdaniem tutaj dobranie odpowiednich. Widzicie, mam na sobie strój, który jest taki, nie jest taki bardzo wieczorowy, jest dość elegancki, mógłby być na jakieś eleganckie spotkanie. Nie jest to jeszcze jakaś suknia wieczorowa, ale już takie duże kolczyki przy braku innych ozdób i przy dość prostym stroju będą się fajnie sprawdzać. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, ale moim zdaniem wyglądają po prostu bardzo elegancko, nienachalnie, nie jest to tandetne, tylko jest to bardzo, bardzo ze smakiem i bardzo pięknie dobrane kolorystycznie. Jestem też ciekawa Waszych opinii. Robiłam już filmik o biżuterii, zajrzyjcie sobie tam. Nie, to nie była żadna firma, tylko ogólny filmik o biżuterii vintage i właśnie też jak dobierać biżuterię do stroju. Pierwsza część, podlinkuję Wam ten filmik też na samym końcu. Podobnie jak wszystkie linki, informacje i kody zniżkowe do firmy Luv. Kolejna kreacja do tych pięknych, ametystowych kolczyków. Zostawiłam torebkę, natomiast mam teraz taką jedwabną, wiskozową sukienkę z weluru, z aksamitu i uważam, że też przepięknie do tego to wygląda. Zaraz się Wam pokażę tu w przebitce, właśnie w tej sukience, jak się przechadzam. Zobaczcie tymczasem, jak ładnie to właśnie tutaj te kolory się ze sobą zgrywają. Warto też dobrać sobie trochę makijaż, przynajmniej tonem, niekoniecznie użyć tego samego koloru, ale tonację jakąś zbliżoną, na przykład nawet tonację beżu czy srebra, zbliżoną do biżuterii czy też złota. I słuchajcie, tutaj zobaczycie też mnie w takiej też jedwabno-wiskozowej narzutce w odcieniach, zawierającej odcienie tego fioletu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. No i jestem też bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się Wam ten strój podoba. Która stylizacja Waszym zdaniem najlepiej pasuje do tych kolczyków? Ja uważam, że tutaj naprawdę jest dużo możliwości do srebra, niekoniecznie do fioletu tylko, ale do kolorów szarości, srebra, cokolwiek ma jakiś tylko element taki na przykład opalizującego fioletu, to już możemy to użyć. Teraz kreacja już taka naprawdę wieczorowa, w stylu lat 20. trochę, w stylu retro. Bardzo elegancka sukienka by Mellenberger z jedwabiem i jedwabna narzutka do tego z frędzlami. I moi drodzy, zobaczcie, jak pięknie pasują do tego
szarego koloru, te fioletowe kolczyki właśnie z tym szarym srebrem, bo to srebro jest takie lekko ciemniejsze, właśnie celowo, żeby wyglądało to trochę bardziej retro. I moi drodzy, uważam, że właśnie takie kolczyki są idealnym dopełnieniem stroju, który nie ma ramion, czyli sukienka z odkrytymi ramionami albo dużym dekoltem. Jeżeli sukienka ma tak jak ta ozdoby już sama w sobie, to nie ma potrzeby dawać naszyjnika, wręcz zakłóciłoby to jeszcze harmonię stroju. I wtedy właśnie idealnym wyjściem są duże kolczyki, kolczyki, które będą wypełniać przestrzeń właśnie tutaj i podkreślać nam szyję, bo oczywiście wiadomo, że nie każdy może uważać szyję za swój atut, ale jednak jeżeli kobieta ma długą szyję, czy chce podkreślić swoje atuty, to pięknie właśnie podkreślą długie kolczyki. W ogóle długie kolczyki właśnie są idealne jako solo biżuterię. Ostatnie dwie odsłony to są super już takie odjechane wieczorowe stroje. Ta pierwsza kreacja, którą mam na sobie, to jest coś takiego sylwestrowego bardziej. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby było dużo tego blingu, żeby właśnie nie oszczędzać już tutaj, więc i bransoletki, i może nie naszyjnik, bo rzeczywiście ta bluzka jest sama w sobie jak naszyjnik cała. Jest pod szyją po prostu. Natomiast właśnie idealnie bardzo wyraziste kolczyki do tego pasują, które się pięknie błyszczą, tak jak bluzka. Można też tutaj nawet błyszczące buty dołożyć, błyszczącą torebkę, żeby właśnie zwrócić uwagę, bo to jest czas, słuchajcie, karnawał i Sylwester to jest czas, żeby zaszaleć. Kiedy mamy zaszaleć, jak nie wtedy, prawda? Czemu oszczędzać sobie tutaj tego blingu, tego blasku? Pokażę Wam właśnie tą torebkę, którą jeszcze dodatkowo dołożę tutaj. Ona też była w stylizacjach z ostatniego mojego wesela. No i tak to wygląda. Zobaczcie stylówę, jak się przechadzam w tej bardzo odjazdowej, bardzo wygodnej, tanecznej takiej kreacji i uważam, że te kolczyki tutaj też przepięknie się sprawdzają. Nie wiem, jak Wy sądzicie, ale moim zdaniem pasują bardzo, bardzo fajnie. Właśnie jest dekolt, jest tutaj ta przestrzeń, żeby wypełnić ją tymi pięknymi kolczykami. Także kochani, zachęcam Was oczywiście bardzo serdecznie. Zobaczcie jeszcze taką szybką przebitkę właśnie w tej cieniowanej sukni. Specjalnie dla Was ją też włożyłam, żeby zobaczyć, jak wyglądają z nią te właśnie piękne kolczyki, bo też ona posiada w sobie bardzo jasny fiolet i miałam właśnie tą torebkę do niej, więc jestem bardzo ciekawa też Waszych opinii, czy Waszym zdaniem pasują te kolczyki też i do tamtej sukni. Ona nie ma możliwości użycia naszyjnika, ale jest już sama w sobie bardzo, bardzo ozdobna i bardzo robi wrażenie, więc wydaje mi się, że same kolczyki właśnie tutaj będą fajne. No ale piszcie, co sądzicie. No i kochani, oczywiście bardzo Was mocno zachęcam, żebyście zajrzeli sobie do tej galerii. Przepiękne kamienie naturalne, piękne wzory biżuterii. Jest i nowoczesna, i taka na lato, i leciutka, i minimalistyczna, i bardzo bogata barokowa biżuteria. Jest z czego wybierać. Mam dla Was kod, ale będzie też specjalna promocja. Zobaczcie, tu na ekranie Wam pokazuję, jak wygląda ta promocja i możecie z niej skorzystać. W drugiej połowie listopada, tam macie podane daty i macie podane, jaka jest zniżka. Naprawdę jest to fajny pomysł właśnie na prezent, czy dla siebie, czy dla kogoś, albo okazja do uzupełnienia swojej wieczorowej, czy też właśnie takiej na co dzień biżuterii o jakieś elementy szlachetne, bo naprawdę, jak widzicie, jakość jest przepiękna i warto. Tak jak mówiłam, możecie zajrzeć do poprzedniego filmiku. Wszystkie linki, wszystkie promo będą w opisie, na samym początku opisu filmiku, więc koniecznie tam zajrzyjcie. Pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki, bo będą filmiki stylizacyjne, oczywiście będą też i hole, i po prostu oglądajcie filmiki, subskrybujcie i mam nadzieję, że będzie to dla Was duża przyjemność. I jeszcze raz bardzo Wam też dziękuję za oglądanie i za wszystkie miłe komentarze, za wszystkie rady, wsparcie i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Zabieram Was do Lumpeksu, więc warto będzie zasubskrybować i wejść ponownie w ten kanał. Nie zabrzmiało to dobrze.